Dzień dobry Państwu, witamy niezwykle serdecznie. Drodzy Państwo, podczas dzisiejszej konferencji przedstawimy wyniki finansowe za 9 miesięcy i trzeci kwartał 2018 roku Grupy Lotos. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie, dziennikarzy. Gospodarzami naszej konferencji są oczywiście przedstawiciele zarządu Grupy Lotos, Mateusz Aleksander Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos S.A., Robert Sopków, wiceprezes zarządu do spraw finansowych Grupy Lotos, Jarosław Kawula, wiceprezes zarządu do spraw produkcji i handlu. Do Państwa dyspozycji jest oczywiście jeszcze przedstawiciele inni z naszej firmy, Wojciech Zęgteler, Biuro Relacji Inwestorskich. I ja, drodzy Państwo, mam zaszczyt z Państwem również się przywitać, bo jestem od kilku tygodni rzecznikiem prasowym Grupy Lotos. Bardzo proszę, Panie Prezesie, o rozpoczęcie konferencji. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo miło mi Państwa powitać po tych 9 miesiącach 2018 roku i przekazać bardzo dobre informacje o Grupie Lotos. Ja przeprowadzę wstępną dyskusję, czyli przedstawię podstawowe dane o firmie i na temat segmentu wydobywczego. Potem pozwolę sobie przekazać głos panu prezesowi Kawuli, żeby opowiedział nam więcej o segmencie produkcji i handlu. I na koniec prezes Sopków opowie nam o wyśmienitych wynikach finansowych, które udało nam się osiągnąć. Trzeci kwartał 2018 roku to był bardzo dobry kwartał dla Grupy Lotos. Z jednej strony zadziały się rzeczy, które planowaliśmy od pewnego czasu. Wypłacona została dywidenda 185 milionów, czyli 1 zł na akcję. Ale z drugiej strony też bardzo dobrze działał nasza produkcja, nasz cały układ handlowy, który pozwala nam też nasze produkty plasować na rynku. I tak EBITDA LIFO na poziomie 888 milionów złotych, to jest wzrost o 8% względem poprzedniego kwartału. Mimo że, i to za chwilkę też będę o tym mówił, mimo tego, że mieliśmy pewien postój, planowany postój na obszarze Sleipner wydobywczym w Norwegii, który oczywiście wpłynął w pewien sposób na nasze wyniki. Rafineria była wykorzystana w pełni i wykorzystywaliśmy te warunki rynkowe, które pozwalały nam plasować produkt w Polsce bardzo efektywnie. Poprawia nam się wskaźnik długu netto do EBITDA LIFO. To już jest w tej chwili poziom 0,6. W strategii mówiliśmy o górnej granicy 1,5, co pokazuje, że ten plan, który publikowaliśmy w grudniu 2016 roku, mówiący o tym, że chcemy być bezpieczni i stabilnie się rozwijać, działa. Jesteśmy w tej chwili bezpieczni finansowo i też gotowi do kolejnych działań inwestycyjnych. No i wysoki cash flow, wysoki przepływ pieniężny operacyjny na poziomie 1,3 miliarda złotych, który też pokazuje, jak zdrowa jest firma. Kilka liczb dla porównania. Tych 9 miesięcy do roku 16, 17 i 18, jak widzimy, firma jest stabilna. 2,25 miliarda EBITDA LIFO za 9 miesięcy 2018. Przepraszam, to jest nie ta strona, na którą Państwo patrzą. 880 milionów EBITDA LIFO względem 821 milionów w poprzednim kwartale i bardzo wysoki w tej chwili przerób samej rafinerii. Wskaźnik zadłużenia, jak już mówiłem, no i wydobycie dzienne węglowodorów. Za sekundkę opowiem troszeczkę bardziej szczegółowo o powodach tego delikatnego spadku w trzecim kwartale. 9 miesięcy 2018 roku, 2,25 miliarda EBITDA LIFO, czyli w zasadzie na równi z wynikami roku zeszłego. I dług netto 1,9 miliarda złotych, wskaźnik długu netto na poziomie 0,6. Jeżeli mógłbym prosić slajd siódmy. Bo tutaj te liczby chyba najlepiej oddają sytuację w spółce po 9 miesiącach. Bardzo zbliżone wyniki do roku 2017, w zasadzie prawie równe, a musimy też pamiętać, jak wyglądał rok 2017, jak też wyglądał trzeci kwartał tego roku. Były pewne uragany, postoje w niektórych rafineriach, także wtedy też wyniki były bardzo dobre.
Przerób ropy naftowej bardzo wysoki, nieporównywalnie wyższy do roku 2017, ale wtedy też mieliśmy postój, planowy postój remontowy, ale też wyższy względem roku 2016. Zdrowe przepływy operacyjne, no i wydobycie dzienne węglowodorów na średnim poziomie 2,4 tysiąca baryłek dziennie, który jest poziomem oczekiwanym również zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi. Teraz jak wyglądało nasze otoczenie makroekonomiczne? Po lewej stronie widzą Państwo otoczenie, które ma głównie wpływ na nasz upstream. Wyższe notowania ropy, wyższe notowania gazu względem naszych założeń strategicznych. Z drugiej strony kraki produktowe, czyli nasze wyniki po stronie produktów, które plasujemy na rynku. Nieco niższe kraki dla benzyn i dla diesla. Dla nas głównie ten olej napędowy jest kluczowy, co też pokazuje, że wyniki utrzymane, wyniki dobre, co pokazuje, że ta pewna równowaga pomiędzy biznesem wydobywczym i rafineryjnym jednak działa i te nogi dwie się wspierają. Kurs walutowy, jak widać, delikatne umocnienie, konsumpcja oleju napędowego, konsumpcja benzyn bardzo dobra, silna, rosnąca, co też nas cieszy, bo to znaczy, że rynek jest zdrowy i jest miejsce na produkty, które produkujemy. No i wzrost PKB nadal stabilny, nadal wysoki, który jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym na popyt na nasze produkty. Delikatne ujęcie historyczne, w jaki sposób zmieniały się notowania ropy i gazu i kraków produktowych. Widzimy pewne trendy, które mają oczywiście wpływ na naszą codzienną działalność. Segment wydobywczy, ten zawsze jest ciekawy. Najpierw kilka słów na temat naszych aktywnych licencji, czy też aktywnych miejsc wydobywczych w Polsce B8 i B3. W Norwegii Sleipner i Heimdall, no i na Litwie Geonafta. Tutaj pewnie ważne dla Państwa spostrzeżenie, też za chwilę będziemy patrzyli na wyniki finansowe, ale w jednej z koncesji, czyli w koncesji Sleipner, trwał prawie miesięczny postój od 31 sierpnia do 3-4 tygodnia września. Postój planowany, w którym oprócz typowych prac utrzymania ruchu infrastruktura została przygotowana do podłączenia złoża Utgard, w którym również mamy koncesję, czy udział w koncesji, także jest to przygotowanie pod dalsze wydobycie w przyszłości. Wydobycie w ujęciu kwartalnym niższe. Główny czynnik tego spadku to właśnie praktycznie miesięczne zatrzymanie na koncesji Sleipner, która jest dużą, ma duży udział, bardzo waży w naszym portfelu wydobywczym. No i wydobycie za 9 miesięcy 5,6 miliona ekwiwalentu baryłek, głównie w Norwegii. Rezerwy 2P. Widzimy naturalne zczerpywanie w Norwegii, Polsce i Litwie, ale też polską reklasyfikację na złożu B3, na którym udało nam się wydłużyć licencję i też dłużej korzystać będziemy z tego złoża w przyszłości. Także rezerwy zostały utrzymane i również utrzymane w tym korytarzu, który został zakreślony w ramach naszych założeń strategicznych. Kwartalne wyniki operacyjne lepsze niż w trzecim kwartale 2017 roku. EBITDA po trzech kwartałach prawie 200 milionów złotych. Oczyszczony EBIT po trzech kwartałach 164 miliony względem 99 w trzecim kwartale 2017 roku. Także z jednej strony pewna redukcja w wydobyciu związana z utrzymaniem ruchu na jednej z głównych koncesji, ale z drugiej strony też dobre warunki makroekonomiczne pozwoliły nam wypracować dużą wartość ekonomiczną dla spółki. No i po 9 miesiącach porównanie symboliczne, ale jednak wzrost EBITDA po 9 miesiącach o 1%. Widzimy
stabilne działanie segmentu wydobywczego w tej chwili w spółce. No i oczywiście przygotowujemy się do uruchomienia kolejnych projektów, o których Państwo już wiedzą, ale tylko dla przypomnienia. Utgard, Free Gamma Delta, B8 i IME to te główne projekty, nad którymi w tej chwili pracujemy, a które będą uruchamiane w najbliższych latach. Teraz pozwolę sobie przekazać głos panu prezesowi. Przejdźmy do segmentu produkcji i handlu. Jeżeli chodzi o wolumeny sprzedaży kluczowych produktów, tutaj widać wzrost kwartał do kwartału, czy trzeci kwartał roku 2018 w stosunku do trzeciego kwartału roku 2017 o 2,3%, co pokazuje rzeczywiście, że jeszcze ten polski rynek, jeszcze zwiększa się sprzedaż na polskim rynku w stosunku do bardzo wysokiej bazy trzeciego kwartału roku 2017. Gdybyśmy spojrzeli na wyniki operacyjne, to one w dużej mierze uwarunkowane są oczywiście notowaniami, krakami. Tutaj jesteśmy bardzo mocno zależni od uwarunkowań makroekonomicznych. Porównując trzeci kwartał roku 2018 do drugiego kwartału, widać bardzo, bardzo wyraźny wzrost tego wyniku. Natomiast w porównaniu z trzecim kwartałem roku 2017 utrzymujemy się na bardzo zbliżonym poziomie wyniku EBITDA w tej metodologii LIFO. Gdybyśmy spojrzeli na 9 miesięcy roku 2018, to zobaczymy, że wcześniej już widzieliśmy przerób ropy, który w trzecim kwartale i w ogóle w tej chwili jest na rekordowych poziomach. Dzięki temu udało się utrzymać bardzo dobre wyniki na poziomie EBITDA w roku 2018, pomimo nieco niższych uwarunkowań makroekonomicznych widzianych poprzez marżę modelową rafineryjną. Co widać na tymże właśnie, na tej planszy? Wyniki marży modelowej średnio za rok 2018 są nieco niższe niż w roku 2017. Także fakt, że przerabiamy bardzo dużo ropy, sprzedajemy bardzo dużo produktów, powoduje, że wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu udało się utrzymać na poziomie roku 2017. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do skonsolidowanych wyników finansowych. Państwa, tutaj w sprawach finansowych mamy tylko dobre wiadomości. Już zostało powiedziane. EBITDA LIFO za 9 miesięcy prawie 2 miliardy 250 milionów. W porównaniu do wyników zeszłorocznych oznacza to zaledwie około niecałe 50 milionów złotych mniej, ale EBITDA za sam trzeci kwartał 888 milionów. Również prawie 50 milionów mniej w stosunku do zeszłorocznego wyniku, ale na to już zostało zwrócone uwagę. W trzecim kwartale działaliśmy w sytuacji gwałtownie rosnących cen ropy naftowej. Nie ma pełnej korelacji pomiędzy ceną ropy naftowej a wynikami downstreamu. Niemniej ta korelacja jest. Jest ona pełna, ale jest zależność. Tak jak w upstreamie ona jest prawie pełna, tak? Jak ceny ropy rosną, to upstream gwałtownie zyskuje, ale również w downstreamie mamy pewną korelację, w tym przypadku negatywną. My w tym środowisku przez trzeci kwartał funkcjonowaliśmy i osiągnęliśmy wyniki prawie zbliżone do wyników zeszłorocznych. To jest duży sukces. Co więcej, w tym czasie, może przeskoczymy o dwa slajdy dalej, w tym czasie odnotowaliśmy nie tylko wysoki poziom rentowności, ale jeszcze dwa inne czynniki, które wpływały na poziom naszych przepływów pieniężnych i tej gotówki, którą my ostatecznie wygenerowaliśmy. Na koniec trzeciego kwartału mamy gotówki i ekwiwalentów gotówki na ponad 2 miliardy złotych na naszym skonsolidowanym bilansie. Wzięła się ona między innymi z tego, właśnie z tej wysokiej rentowności, ale również z obniżki zapasów i to spowodowało, że za trzeci kwartał mamy ten taki gwałtowny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Mamy wynik
finansowy plus do tego spadek zapasów. To były dwa główne czynniki wpływające na ten 1 300 000 000 zł. Proszę zwrócić uwagę, że ten wynik jest nie tylko lepszy w stosunku do tego, co było w drugim kwartale, bo w tym drugim kwartale mieliśmy 533 miliony złotych, ale on jest również lepszy w porównaniu do wyników, jakie mieliśmy za trzeci kwartał zeszłego roku. Bo wtedy mieliśmy 1 243 000 000, obecnie mamy 1 299 000. Zwracam Państwu uwagę, działaliśmy w trudniejszym środowisku, udało nam się wypracować lepsze w tym przypadku wyniki czysto gotówkowe, pieniężne. Gdy porównujemy poziom tej wypracowanej gotówki na poziomie operacyjnym w stosunku do naszych nakładów inwestycyjnych, to tutaj widzimy spadek wielkości nakładów inwestycyjnych. Za 9 miesięcy mamy spadek tych nakładów inwestycyjnych z ponad 1 000 000 000 zł do 637 milionów złotych. Porównując te dwie kwoty, widzimy, że działamy w takim otoczeniu, w którym udaje nam się doprowadzić do sytuacji, w której nakłady inwestycyjne są w chwili obecnej finansowane z naszych bieżących środków wypracowanych w naszej firmie. Co więcej, również spłaty kredytów, spłaty zobowiązań, jakie przypadają, no bo jesteśmy firmą, która posiada kredyty, mamy konkretne raty przypadające do spłaty. Te raty również spłacamy w całości ze środków własnych. Nie rolujemy ich, tak, tylko po prostu, jeżeli przypada termin płatności, to my jako Grupa Lotos spłacamy je z własnych środków. I przechodząc do ostatniego slajdu, który właśnie przedstawia nasze konsolidowane wyniki finansowe w kontekście zadłużenia i wskaźników zadłużenia, to widzimy tutaj gwałtowny spadek wszystkich trzech podstawowych wskaźników, które tutaj Państwu prezentujemy. I poziom długu netto, on, proszę zwrócić uwagę, w roku 2018 wynosił jeszcze prawie 5, ten wskaźnik wynosił, prawie 5 miliardów, rzadko miliardów, prawie 5 miliardów, on uległ obniżeniu do niecałych 2 miliardów złotych. W tym czasie to też jest bardzo ważne. My to osiągnęliśmy, wypracowując własne środki. Tak? To też jest bardzo ważne, musimy na to zwracać uwagę. Również relacja długu netto do EBITDA LIFO, również ona osiągnęła dzisiaj relatywnie niski poziom 0,6. To jest ten poziom, który my też zakładaliśmy jako na bieżący rok do osiągnięcia. My go już osiągnęliśmy, a jeszcze mamy przed sobą 3 miesiące tego roku, więc oczekujemy również tutaj poprawy w kolejnym kwartale tego wskaźnika. No i wskaźnik zadłużenia też widzimy, on z 56% poprzez 23% w zeszłym roku dziś osiągnął poziom 16%. To też pokazuje na pewien poziom możliwości finansowych, jakie my posiadamy, w sytuacji, w której zdecydujemy się na realizację inwestycji prorozwojowych, kolejnych dużych inwestycji. Mamy duży potencjał również w zakresie finansowania takich inwestycji. Czyli po pierwsze, to na co chciałem zwrócić uwagę, finansujemy inwestycje ze środków własnych obecnie, spłacamy wszystkie nasze zobowiązania kredytowe ze środków własnych i stworzyliśmy bardzo duży potencjał do finansowania nakładów inwestycyjnych. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, teraz czas na zadawanie pytań. Poprosimy o pytania. Jeśli takich nie ma, bardzo Państwu dziękujemy. Oczywiście możliwość jest porozmawiania z członkami zarządu Grupy Lotos w kuluarach. Bardzo serdecznie dziękujemy Panom Prezesom. Bardzo zapraszamy do tego, żeby oczywiście porozmawiać z przedstawicielami Grupy Lotos. Dziękujemy Państwu bardzo za konferencję. Pokazaliśmy Państwu, że jesteśmy silną, stabilną firmą i bardzo dobrze zarządzaną. Jeszcze raz Państwu dziękujemy.